Siema, znajdujemy się w miejscowości Włochy, w takim fajnym miejscu, niedaleko Jeleniowskich ścieżek, bo jutro są tam zawody. Wczoraj sobie już tam trochę pojeździłem, dzisiaj też sobie śmignę, no i jutro jedziemy w zawodach. Zobaczymy, jak to pójdzie. Ścieżki są dosyć kamieniste, pierwszy raz tu jestem, pierwszy raz wczoraj jeździłem, zrobiłem sobie dwie traski z zawodów. Dzisiaj sobie zrobię kolejne dwie traski z zawodów. No i jakoś się to jutro przejedzie. A swoją drogą zobaczcie, jak tu jest fajnie. Rolkę. No, ciśniesz pierwsza? Ja się boję. Ale będzie jak wpadniesz. Może ty idziesz pierwszy. Mogę iść. To jest za luźne. Przyjechaliśmy na traski. Dzień treningowy, no i powiem wam, że jest sporo ludzi. Parking cały zawalony. Jeszcze tam dalej przy drodze stoją. No jest trochę ludzi, jeżdżą cały czas. Także ja jadę, dwie traski sobie zrobię na dzisiaj, żeby się nie przemęczyć. No i jutro ciśniemy z tematem. No, jest po 7:00, niedziela, rower załadowany i ruszamy. Jeleniowskie ścieżki, lizaczka sobie zaraz wolniemy, będzie dobrze. Montujemy sobie chipka na lagę. Myślałem, że do mnie. To jaki mamy numer? 11, z piątką na końcu. Jak jest? Jakie nastawienie? Bojowe, a jakie może być? Które miejsce będziemy mieć? Pierwsze. Lecisz? No. To leć.
ja jebie. Pierwszy osik przejechany z jedną glebą, taką bez sensu totalnie, no ale niestety, no jechałem w sumie nawet spoko, dobrze mi się jechało, trochę brak kondycji oczywiście, ale generalnie spoko, wiadomo, jak patrzyłem wyniki, no to tam byłem 16, ale jeszcze tam dużo ludzi miało jechać, także finalnie zobaczymy, a teraz jestem w drodze na drugi OS. No i zaraz się widzimy na starcie drugiego OS-iku. Powiedziałem wczoraj, że ktoś... Ogień! Że ktoś rękę zamoczy, nie? No. Jedziesz.
Jedziesz. Dobra, przejechane. 24 miejsce, chyba fajnie się jechało generalnie, bez strat. Tutaj mój wierny kibic. Ale generalnie fajne zawody. Sprzęt przetrwał w całości, nic się nie zepsuło pierwszy raz normalnie na zawodach. To na tyle dzisiaj, także łapka w górę, subik i widzimy się w kolejnym filmie. Yo. Dzięki szerokości w powrocie do domu, żeby wszyscy szczęśliwie wrócili. Dziękujemy.